No, jadą śledzie normalnie. Jadą śledzie. Co tam będzie cicho? Nie wiem, nie patrzyłem. Jaki złom pewnie. Złom, to ty jeszcze się znasz na złomie, ale to tajemna skrzynia normalnie. A. Proszę tam zobaczysz, co tam. Tak, tak, zobaczę ten. Muszę na razie to jakiś transport ogarnąć chyba na to, bo nie mam. No. Że jeszcze tego będzie, kurczę, to może zejść. Nie, tam już niewiele. A, o, to dobrze. O, to dobrze. Takich ciekawych rzeczy to ja robię to. Bombki na choinkę wideo można przejrzeć, no nie? Pulp Fiction. No, także taka sytuacja. Taka sytuacja. Śmietnikowy z tej strony. Witam wszystkich. Mamy sobotę. Zobaczcie. Przywożą wszystkie rzeczy. Ja nie mogłem się połączyć, bo chciałem wszystko pierw zebrać. Ale patrzcie, tutaj kaski normalnie. Ja już przebrałem z tego wszystkiego. Z tego wszystkiego przebrałem. Patrzcie, ile toreb. Podsumujemy to w innym miejscu. Mam tu torby, obrazy, prawda? Bombk, wszystko tutaj jest pod spodem. Nie wiem, co jest w tej skrzyni. Dopiero przyjmę. Otwieram komisyjnie. Co tam będzie? On sam nie wie. I komisyjnie. Unikam, patrzcie. Komisyjnie normalnie. Tutaj patrzcie, jakiś fajny stołek w ogóle. Fajne krzesełko. Jestem gwiazdą, obłęd, prawda? Patrzcie, tu wszystko jest. Wszystko się dosłownie wysypuje. Ja tam też jakąś biżuterię widziałem, pierścionki nawet wyrzucili, wiecie? A tu co jest, korki. Tu już wszystko przebrałem, wiecie? Tu już wszystko poprzebierałem. Z ciekawych rzeczy tutaj, o, pojazd. Fajny pojazd z PRL-u, czy nie, jak myślicie? Z PRL-u taki pojazd. Fajny, są na przyciski, nie digital, ani player. Step back. Renifer, taki pojazd wyrzucili. Co oni wyrzucili? Całe parcie tutaj coś wyrzucili. Całe normalnie morze skarbów, że tak powiem. Morze skarbów wyrzucili. Co to za rzecz? Nie jest podpisane, ale stary. Wystarczająco stary. Patrzcie, to było przekute. Tam jest drugie dno normalnie. Tam jest drugie dno. O, tu są same rzeczy, ja wziąłem najlepsze. Tutaj ta szafka jeszcze. Jeszcze ta szafka. To sprawdzamy komisyjnie, co tu jest. Jeszcze raz sprawdzamy. Bum. Oni nawet tego wyrzucają. Oni ten wyrzucają, nawet tego nie sprawdzają. O, McAllister. Pewnie ucięty, urwany kabel. No. Urwany kabel, czyli nie działa. Przypuszczam, że on wiedział, co tam jest. Że jest McAllister z uciętym kablem. No dobra. Ale udało się chować, także wiecie, było dużo kaset wideo, ja to wszystko poprzebierałem, tam są kasety wideo pod spodem, spakowałem, zobaczymy potem, jak się udało zapakować, stary mistrz, właśnie, stary taki kufer, mega. Ile oni wyrzucili skarbów tutaj, całe morze, piwnice chłopaki czyszczą, wiecie? Chłopaki czyszczą piwnice. No i co, tutaj z narzędzi przebrałem, były narzędzia też, to poprzebierałem, ale to chyba jest blaszka aluminiowa. Śrubokręcik nawet jest, śrubokręcik też się przyda. Zaraz w drugiej osłonie powiem wam komisyjnie, co tutaj było. Wszystko przejrzymy komisyjnie, także śmietnikowi artyści na rejonie. Tu was mogę na chwilę postawić. Wiecie, co było jeszcze? Dużo ciuchów tu jest. Przebrałem, patrzcie, jakie ręce brudne. Patrzcie, jak to przebierałem. Przebierałem to dla was specjalnie, jakieś torebeczki. No pełno kasy widziałem, wiecie? Aż tego się wszystkiego nie chce brać. Jesteś z hologramem, to weźmiemy jeszcze. Z hologramem bieli wilk morski. To pozy. Nie ma go.
Nie ma, ale to są z PRL te kasety. O, jest, ITI. Cher, tu Cher grała, patrzcie, jeszcze Cher film. I to są z PRL-u filmy wszystkie. 95 rok, to już PRL jest? 95 jeszcze? Nie wiem, nie, do 90 chyba, tak? To było? No dobra. Także mam nadzieję, ta półka Adidasa. Ta półka Adidasa. Cała jest nawet fajna. Cała taka. Czy puła? Tu coś jest? Dobra. Chciała być tam. Dobra. Patrzcie, dobra mu zrobię. Nie ma. Tu? Też nie ma. A tu też. Ja już wygrzebałem, pobawiłem się z tym depozytem, dużo rzeczy tu było. Zwłaszcza też powiem wam, po tej stronie. Po tej stronie sporo tego było, a tutaj. Jedzie normalnie. Jedzie dalej. Boż normalnie sprawdzimy. Mekalister z uciętym kablem był, nie? Co? Mekalister, jest wiertara z uciętym kablem. Aha. Krzesełko ładne normalnie. Krzesełko ładne. Krzesełko niczego sobie. Buciki. Slamer. A może buki? Nowa Adidas. Tam coś widzę jeszcze, może być, zobaczcie. A nie, to teraz nie, to znowu. Tam to jeszcze, tam też patrzyłem, wszędzie patrzyłem. Ramka, tam widzę, jest tam ramka. Co to jest? O, fajnie ty. Co, w którą stronę to trzymam w ogóle? Patrzcie, fajny. Archanioł Gabriel idzie przez wodospad. Coś jeszcze będzie? Chyba tutaj już nic. To jest fajne krzesło w ogóle, to może być. Co za krzesło? Widzicie? Ale te białe wyrzucają. Te białe cały czas. No zobaczymy, co my tutaj uzbieraliśmy. Dla was starałem się jak najbardziej uzbierać. Mi się wydaje, że fajne rzeczy. Ale wy to ocenicie. Wy to ocenicie. Negocjator. 98. Jestem negocjator, jest w ogóle. Ale stare kasety PRL-u. Szer jest. Morski. Jest, Wik Morski też. Vision to robiło z hologramem. 93, czyli praktycznie jeszcze PRL. No dobra, czyli pierwsze mogą być pierwsze kasety. Ta cała szafka tego jest też fajna. Patrz, Adidasa. Taka metalowa szafa. No co, lecimy dalej. Taki hasiok. Taka sytuacja. Cały troszeczkę się... Jak my to przeniesiemy? Może w szkole coś będzie. To coś jest? Nie ma, zamknięte. Takie hasiołki tam w ogóle, taka miejscowa. Już elegancko. Wybierajcie, do wyboru. Zabieramy to, lecimy dalej. Hej, siemanerko, już witam na galerii skarbów śmietnikowych 2. Zataszczyłem tutaj te raz, dwa, trzy paczki. Żebyście widzieli,
Największy. Jak to wygląda? Raz, dwa, trzy. Z tego całego depozytu wynosił gościu taczką normalnie, z 10 taczek wyniósł. Wybierałem szybko jak najlepsze rzeczy, wiecie, nie chciałem, żeby tam też hieny nam się dobrały. Jak zaczęły coraz to lepsze rzeczy wychodzić. No i ściemniało się. No i powiem wam, że byłem umówiony z kolegą. Kolega mi powiedział, że za 20 minut będzie. Ja przez 20 minut tylko wyskoczyłem na hasiok i przypadkowo to wziąłem. Nie miałem nic nagrywać w ogóle, dlatego zapakowałem. No i podsumujmy sobie, co tam na tej miejscówce było ciekawego razem. Ja już ułożyłem te torby w taki sposób, bo na galerii praktycznie cała galeria jest wypełniona. Tylko zostały, także tyle rzeczy na śmietnikach wyrzucałem, prawda, ludzie nie wiadomo dlaczego. Zostało jeszcze trochę miejsca, tam tutaj było spanko, takie chciałem sobie zorganizować, żeby zawsze można było się też przespać tutaj. Ale trzeba szybko tutaj, trochę jeszcze z auta było rzeczy, dlatego zacząłem, pamiętacie te talerze, zacząłem już lecieć w tą stronę. Tu zacząłem lecieć w tą stronę, to są dwa kartony, pójdą stąd. No i co? No i zobaczmy sobie podsumowanie, co na tym depozycie było. Te trzy torby magiczne. Pobawimy się teraz w takich małych odkrywców, bo też w niektóre reklamówki nawet nie zaglądałem. W bombki tak dokładnie nie zaglądałem. Zrobimy małą selekcję, bo nie wiem co tutaj jest dokładnie. Bo na przykład tego nie widziałem. Patrzcie, fajny Mikołaj. Jak będzie lepiej, tak czy tak? Chyba za... Może z delikatnym światłem. Czy z mocnym. Dobra, tak jest dobre. Tło musimy dobre dobrać. Może być białe tło? By się oznaczało bardziej na tym tle lepiej, no nie? Może jedno. No i takie coś, nie wiem co to jest. Także lecimy, dobra, lecimy teraz. Seria skarbów, Mikołaj z choinką, jak najbardziej jestem za tak. Zostaje jeszcze gdzie miejsce, tu będzie małe miejsce zostanie. Tu można tak zrobić coś takiego, tylko też ja tutaj potem jeszcze zorganizuję podstawkę, nie wiem co to jest. Takie coś wyrzucili, to mnie za bardzo takie rzeczy nie interesują, ale to można zainteresować. Fajna, ładna rzecz, zobaczcie, taki lampionik, w środku świeczuszka jeszcze była. Także fajny, z Mikołajem, latarenka taka, fajną rzecz wyrzucili. Wszystko z tego depozytu, wujaszek śmietnikowy, artysta. Dzisiaj w ogóle nie miał być odcinka, powiem wam, miałem się szykować na giełdę, na jutro, na niedzielę. Ale niestety, znaleziska, no i tak to właśnie wygląda, że bombeczki. Nie, ja tego nie biorę, tych bombek nie bierzemy, nie musimy brać wszystkiego. Pamiętajcie, też czasami wyluzujcie, musimy wyluzować, aniołki, no niestety nie ma miejsca na takie rzeczy. Lecimy dalej, następna reklamówka, co oni tu wyrzucili, a powiem wam, że była jakaś reklamówka, nie wiem czy ona tu będzie czy nie, ale z biżuterią też była, nie wiem czy nie srebrny pierścionek, także ci ludzie co wyrzucali, to powiem wam, oni chcieli tylko zarobić, ten staczką co wyrzucał, kolega, to chciał tylko tą stówę zrobić i to wszystko, a nie zależało mu, prawda, na przedmiotach. Ja tutaj nawet biżuterię taką jakąś, jedna taka pojemniczek był, nie wiem gdzie to jest, także tutaj Frohe Weinmachten, niemiecka porcelana, Frohe Weinmachten, jak najbardziej, może to przypuszczam, że to z jakiegoś jarmarku, może w Niemczech ktoś był, no nie, jak myślicie, i takie coś, jak najbardziej jestem za. Wziąłem Milki, bo mam obsesję na punkcie tych kolekcjonerskich firm i Milki krowę jak najbardziej będzie kolekcjonerska za 100 lat. Jak się ją w folikę spakuje, wytrwa 50 lat chociaż, to ona będzie już, powiem wam, kolekcjonerska. Może być, tu może tutaj sobie stać na Milki krowa. Co oni dalej wrzucili? Powiedzcie datowanie tego Mikołaja jaki jest. Fajny Mikołaj, taki ciężki. Co oni tu wyrzucili? Na śmietniki wyrzucają świętego Mikołaja. I kto prezenty da? Ale fajny, tak jakby gumowy, ala coś. Jakby figurka bardziej. Figurka taka,
No chyba, może, nie wiem. Jakie datowanie, jak myślicie? Jak myślicie? Jakie może być datowanie tego Mikołaja? Jak najbardziej. Także to są znaleziska nasze. Będziemy tutaj układać z tego depozytu. Także nie trzeba iść na nockę. Jest godzina praktycznie już nocna. Możemy zrobić podsumowanie. Patrzcie, fajny. Taki bałwanek latarenka Christmas. Ekstra dosłownie. Ekstraśny. Bałwanek. O, włącza się, tak? Czy nie? Cudę. Okej, no gdzieś się tu włącza. Jest, świeci. Sypie tym śniegiem, czy trzeba zrobić baterię? Trzeba zrobić baterię, bo może sypie, może nie. Ale fajna. Latarenka na pewno jest do ogarnięcia. Jak najbardziej. Co oni wyrzucają na te haszoki? Wiecie co wziąłem? O, urodziny Clifforda. Także stan mnie też interesuje. Powiem wam, dobry. Urodziny, ale nie interesuje mnie ta tematyka w ogóle, powiem wam. Dlatego tego też nie weźmiemy. To pamiętam, było fajne. Tej, słuchajcie, taki ciężki, metalowy koń. Co to jest? On był przyczepiony gdzieś, kurczę, nie ma tej podstawki do niego. Ale patrzcie. Słuchajcie. Nie. A. Metalowy taki koń. Piękny artefakt. Skąd może być ten koń? Ale patyna jakby. Jest stary na pewno. Fajny. Fajny koń. Widzicie, jaki ciężki? Ołowiany czy co? Czy mosiężny nawet? Ja muszę sprawdzić. Fajny. Co to za konia wyrzucili? Mega artefakt. Duży artefakt. Taki metalowy koń. Ciężki. Ciężki bardzo. Fajny. Co oni wyrzucają do hasioki? Koń gdzieś tu musi zająć honorowe miejsce. Tu na przykład będzie o. Dalej wziąłem kuchnię polską. Także przyjeżdżacie po tę kuchnię osobiście. Zapraszam. Kuchnia polska. Potrawy z warzyw przez cały rok. Kamisu. O, to jest dobra kuchnia będzie na pewno. Coś czuję, że ta kuchnia będzie dobra. Gdzie tu jeszcze w księgarni? Znaczy to jest tylko księgarnia z 2 miesięcy. Księgarnia z 5 lat, wiecie ile jest książek tutaj? Tam na magazynach? Masakra. Na 30 magazynach jest normalnie całą Bibliotekę Narodową można otworzyć. No i dobra. Lecimy dalej. Wziąłem takie tabliczki, wyjście ewakuacyjne. Fajne, no nie? Wyrzucili. Wyjście ewakuacyjne, jak najbardziej. Tu może być, o. Tu może być wyjście. A uwaga, zły pies. Gdzie chcecie, żeby był uwaga, zły pies? Też tu gdzieś może być. O, tu może być uwaga, zły pies. To jest. O, i elegancko. Co dalej wyrzucili? Lampki. Sprawdzamy. Sprawdzimy od razu. Dawajcie, sprawdzimy, czy te lampy działają. O, ja nie wiem. Działa? Myślę, że tak jak zwinięte, nie? No, patrzcie. One nawet się mienią. Fajne. Fajne, bieli. Wszystkie lampki działają. Mogą sobie nawet gdzie stać. Trzeba tu trochę upychać rzeczy, bo normalnie one przychodzą w zawrotnym tempie. Gdzie je upchamy? No, tu są wszystkie zupchane, kurczę, właśnie ludzie. Nie wiadomo, gdzie to upychać. To nie. Nie wiem jeszcze, kurka wodna. Rozkładacie ze mną do salaterki, wrzucę lampki. Lecimy dalej. Co oni tu wyrzucili? Tu ta biżuteria była? Nie. Ale zobaczcie dalej. Joypady, pamiętam. To do starych soniaczów. A to czerwony. Ale te są ciekawe. Stare wejścia. Jest wszystko ok z nimi. Nie wiem, co z nimi zrobili. Joypady do starych soniaczów. Ty, no odczep się. Nie wiem. Na razie niech tu leżą, bo nie wiem, co z tymi joypadami do starych soniaczów zrobić. Datowanie? Nie pisze. Takie joypady wyrzucili.
Na polski hasio. Do Sony PlayStation. Co oni jeszcze wyrzucili? Zawiasik taki, o, nowy z trytką. Fajny. Zawiasik dalej. Dalej, co oni wyrzucili? Tu będziemy się... Potem to ogarniemy. No, tutaj takie jakieś... Co to jest? Szkło, plastik? Jakby szkiełko. Nie wiem. Nie wiem, czy to brać. Chyba nie. Ale tutaj do zasuwki pójdzie następna zasuwka. Tam już jest dział zasuwek, ale... Dział? Nie wiem, ale... Ale spirel chyba, nie? Taki artefakt. Kolejny dołek zasuwka. Kolejny dołek pilnik. To do narzędzi pójdzie. To pójdzie do narzędzi. Stary sekator czy nowy? Ten sekator. To on w ogóle nawet się nie chce. Ale on wygląda stary. A, bo jest zabezpieczony. Zabezpieczony był. Działa normalnie. Patrzcie. A, elegancko. I zabezpieczenie. Bieli pilniki. Bieli te gierlachy. Bieli śrubo. Śrubo musi być. Zawiasik do zawiasiku. Także tu będzie dział. Kolejny dział. Znaczy co ja gadam, no te płatki, czy co to jest. Nie łapcie mnie za słówka, wiecie. Człowiek jest zmęczony. Czasami słówka się przejęzyczą. Też trzeba zrozumieć, no nie? No, do działu narzędzia teraz podchodzimy. No i jesteśmy w dział narzędzi. Tam będzie więcej. Trzeba ten dział narzędzi trochę rozbudować. Wkładki, tu pilniki. Tu lecą jakieś nowe narzędzia, śrubokręty. Zapraszam tu. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Co było w tym depozycie? Co ja nazbierałem? To wszystko jest z tego właśnie depozytu, co ten. Wszystko zbierałem. Scyzoryczki. Zabawki. Patrzcie. Skarbonka ten wyrzucili. Skarbonka słonik ekstra. Plastikowy taki. Bieli. Tu może być. Tu taki. O, z tego. To do zabawek. Do działu zabawek. Razem z tym pójdzie do działu zabawek z krecikiem. Może jak idziemy do działu zabawek, to weźmiemy... Co to jest taka poziomica? Ona jest kompletna? Patrzcie, czy się łamam? Bo wygląda na kompletną, patrzcie. I to jeszcze odmierza poziom. Wszystko się jakby zgadzało. Fajna poziomica. Mierzysz w tą stronę może. Może tak mierzysz. Ciekawe te narzędzie jest? Jak myślicie? Nie ma sygnatur. Dokładnie nie mogę wiedzieć, stwierdzić. Ale wygląda na... poziomicę starą. I takie coś... też. Nie wiem, czy to... Bieli. Działa, czy nie? Działa, otwiera się, pa. Dobra, działa. I to bieli do działu. I to też. Nie wiem, co to jest. Ale bieli to do działu. Tu może to wrzucimy do działu okucia. To wrzucimy tu na dział. Dział nowe narzędzia. A gdzie to? O ja, że mnie rozbawił. To był pokój. A to wrzucimy do działu. Zabawek. I bawicie się dalej. Co się tu jest? Tu nic nie ma. Puszeczka. To niech zależy. Tutaj. Dalej. A. To oni. Ta zakochana para. Od tego depozytu. Dobra, położymy tu. To fajne, co to jest? Jakiś kamień taki na rękę. Ciężkie. Fajne, jak mi się podoba. Mówcie, jak mi się podoba. Czy fajne, czy nie? Takie coś by rzucili na chodzie. Na rękę, zawieszko tak. Lecimy dalej. Gdzie to też? Tu może być. Połóżmy to tutaj. To nie bierzemy, to też nie bierzemy. I patrzcie, jesteśmy tak sobie. A te wątki patrzyliśmy? Nie. Co za Michała? Nie. To nie. To nie. Co? Gwiazda. Dobra? Nie wiem. Nie. Bombka, dobra. Bombka, tak. To nie.
Nie, nie ma nic fajnego. Takie bombki, czy bomby tyle jest, że dajcie żyć. O! Są jakieś figurki, pa. Fajna panda taka. Sfera in, co? Out of Blue HG. Ale fajny. Rękodzieło. Taka panda, fajna. W tym. Elegancko. Lecimy dalej. Pandzia taka. Dużo wyrzucili właśnie takie rzeczy, widzę. Pingwin. PRL świeci czy nie? Jak nie świeci, to nie ma szans. Nie. Nie świeci, ale pewnie baterię mu tylko wystarczy zmienić, ale nie możemy wszystkiego brać. To weźmiemy. Ciężka, fajna figurka świętego Mikołaja. Mikołaj na Merry Christmas, na święta to będzie. Na takim spodeczku. O, to fajne. Pobieli. I co dalej wyrzucili jeszcze? Tutaj, o taki Mikołaj działa. Nie wiem, czy on świeci, zbity trochę, bo czy nie, nie. Kurde, no nie wiem. Nie bierzemy wszystkiego, słuchajcie. To też nie nasze dziedziny. Trzeba już lecieć dalej. Tak. Polecimy dalej. Poleci ze mną dalej. Dobra. To przebrane. To przebraliśmy, tego nie bierzemy. To bierzemy. Lecimy z tymi dwoma skrzynkami jeszcze. No i co dalej? Co dalej? Wyrzucili na polski hasioł, zostały dwie torby. Nie wiem, myślałem, że może ten pies Rabaukę Czapi będzie może jakiś kolekcjonerski. Fajny taki pies. Też ze mną go wziąłem. Ciekawe oczy ma. Powiem wam, takie fajne. Patrzcie, takie bogate. Bogato zdobione. Nos taki fajny. Fajny piór. Powiem wam, fajna maskotka z Czapi. Może być kolekcjonerska. Ja nie mogłem takiej znaleźć. Wpisywałem maskotka Czapi, nie mogłem takiej znaleźć, także nie wiem, zobaczcie, może wy znajdziecie. A on niech sobie tutaj siedzi grzecznie i pilnuje. Będziesz pilnował? No. Ma. Co on tu w uchu ma? W uchu? Nie, takie uszy stojące, można mu uszy, żeby stały albo oklapywały. Fajne. Fajne można mu robić. Fajny Czapi. Co dalej wyrzucili na polski hasioł? Czy ja wziąłem tą z biżuterią, czy nie? Patrzcie, obrazek taki wziąłem. Uznałem, że on jest stary. Patrzcie, stary obraz malowany na płótnie. Jest podarty, ale wygląda. Wygląda, no nie, na konkretny starość. Na konkretny starość wygląda. Jakoś to można zrobić. Powiem wam tak, jakoś można zrobić. Co to przedstawiało? Ręka, o, kobieta. Widzicie teraz? O, teraz widzimy. Patrzcie, takie dziecko. Ale fajnie nawet coś może malował. Próbował czy nie? Takie dziecko dotyka kwiata. Powiedzcie, o co chodzi w tym wszystkim, dziecko. Bo to może próby jakiegoś wielkiego malarza były. Co wy o tym sądzicie? Nie wiem. Jakie dziecko dotyka kwiata, a tutaj podpisane. Zaraz to wpiszemy. Ja zaraz to wpiszę w telefonie. J. Zimoch. Zimoch to malował. Także malował to Zimoch. Pan Zimoch. Położymy to tutaj i zaraz potem tego pana Zimocha sprawdzimy. A coś to da radę połączyć, patrzcie. I wszystko powyklepywać. Jakby to jakiś był znany malarz, jak nie, to pójdzie na... No, właśnie, co tym mamy? Tu wyrzucili coś takiego. Nie wiem, co to jest. Tak się włączki, powiedzcie, nie wiem, co jest. Nie, dalej, nie ma czasu. Trzeba lecieć z tematem, jeszcze na poszukiwania iść i w ogóle. O, szopka. Ale chyba stara, no nie? Zobaczcie. Lego tam też wywalili. Pełno tego Lego wszędzie. Fajna szopka. Coś takiego na drewnie. Jak najbardziej ciekawe. Ciekawa. Ciekawy, no nie mogę tu określić, gdzie przedmiot. Ciekawe wydarzenie. Do galerii skarbów, no nie? To ciekawe wydarzenie. Ciekawe wydarzenie tu będzie, ale... Ale on normalnie pachnie starością. Co to jest za sianko? To jest mech. Dobra, co dalej wyrzucili na polski hasioł? Zobaczmy tutaj może to. Żeby z góry, o. Fajna figurka.
Fajna. Figury ok. Może być. To damy zabawek zaraz te figurki. Patrzcie, porcelanowa. Taki piesek to może być. Może być jakiś fajny? Kolekcjonerski. Z porcelany taki psiur. Dalmatyn ten. Jaka to jest rasa? Powiedzcie, ale fajna, on może być. To może być porcelana kolekcjonerska. To jest porcelanka fajna. To jest porcelanka. Tylko no jak niepodpisany, to chyba nie jest nic fajnego, nie? Czy nie? Czy może być niepodpisany coś fajnego, coś fajny w ogóle? Ogólnie śliczny. Prześliczny jest ten piór. Porcelanowy taki psiurek. Dobrze, fajne rzeczy. Jest konik, jest psiurek, także nie jest źle. On będzie tu pomagał w szopce, a my lecimy dalej. Figurka Shreka, aha, dobrze, dobre figurki brałem. 2000 McDonald's, wymienić baterię, będzie dobra. Taki Shrek 2013, 10 lat ma taki Shrek figurka, z McDonald's jakieś. Takie były figury, fajne. Także zaraz pójdzie zabawek. Ła, wieża Eiffla. Wieża Eiffla, tak, a nie wiem, to nie wyroczek? Nie wyroczek. Paris, pisze Paris. I taka kolejna w naszej kolekcji, trochę tych wieży, ale nie wiem gdzie żadna jest. Powiem wam szczerze. Także będzie pierwsza, ale mosiężna. Tak, to chyba jest mosiężna, czy nie? Nie wiem, ale będzie jak najbardziej w naszych znaleziskach. Co dalej? Tu pamiętam, aluminium zbierałem. To będziemy zbierać, bo złom też zbierałem tu. Na przykład, nie wiem, to chyba bateria jest, nie? Patrzcie. Bateria? Jakaś taka, kurde, dziwna. Ale magnes nie przyciąga. Do złomu pójdzie. Bateria, potem się sprawdzi. Takie pierścienie też. Pamiętam, zbierałem to. Wszystko, wszystkie sztuki. Co ciekawe, to zbierałem dla was, no nie? To też, patrzcie, takie kawały aluminium. Kawały takie. To z kolei pachnie mosiądzem, czymś, nie wiem, jakieś złomy. Bili te złomy. Przebierę się. Pingwin machający rączkami z McDonald's pewnie. 2016. Burger King. Burger King, pingwin. Do zabawek. I co jeszcze mamy tu? Mamy tu... Ta, gdzie ta biżuteria? Przecież abram biżuteria nie ma? Gdzie jest ta biżuteria? Przecież kurde jaka. Ja brałem normalnie całą to. O, jest tu, patrz, jest tu. Pamiętam, no jest. Zaraz zobaczymy. Już myślałem, że nie spakowałem dosłownie. Tam, patrzcie, co Lego. Także trochę już kolejne Lego. Będę to musiał sortować, te Lego gdzieś tu. Nie wiem, bo to... Powiem wam, że wziąłem to konia. Ten koń może być mega nawet kolekcjonerski. Taki koń może kosztować 50 zł, czy ile? Z jakiego zestawu? Już teraz takich koniów nie robią. To jest koń ze starego zamku chyba, no nie? Musi być z Lego, ale ja potem go wziąłem. Tam Legacy. O, myślałem, że to mi zginęło, wiecie? Patrzcie, myślałem, że to mi zginęło. Co to będzie? Ja pamiętam, że to wrzuciłem taką, mówię, do kieszeni, a potem patrzę w kieszeni, chciałem sobie zobaczyć. Tak sobie stoję, patrzę w kieszeni, tego nie mam. Mówię, kurde blade. Chyba mi gdzieś musiało tam z kieszeni wypaść, no nie? Tak to na tym depozycie, ale jest tutaj wszystko, dobra. Pierwsze figurki skończymy, Goromity. Od najgorszych rzeczy do najlepszych pójdziemy. Fajna figurka Goromity. Jak najbardziej jestem za. Dobrze wziąłem. Śmietnikowi artyści to rzeczywiście. To szkolenia czy coś. Czy macie jakieś problemy. Czy długi macie, ja pomogę. Piszcie na priv normalnie. To leci do działu zabawki. I lecimy dalej z tym tematem. To leci do działu złomy. A to zaraz zrobimy. O, twardy dysk był, wziąłem. Co to jest WD? WD 800. Ile tu jest? 800 mega? Ale twardy dysk też udało się przejąć.
Także widzieliście, ile tam jest reklamówek było, widzieliście, ile ja, to nie było w jednej reklamówce. Z każdej reklamówki coś wyskakiwało, z jednej to nawet, no dlatego mówię, no troszeczkę nieogarnięci, ale, bo najważniejsze było dla nich 100 zł, prawda, a nie te skarby. Także, ale dobrze, bo poszło, nie wiadomo gdzie, lecimy dalej. Koń kolekcjonerski, Lego, co? Fajny depozyt. A tu co? O, tu takie przedmioty, ale ja tego nie dam rozumiem. Nie wiem do czego to służy. Dwa takie, wiecie, to jest na rysunku też. To jest narysowane tu. I lecimy dalej. No i lecimy dalej, dalej z tym depozytem. Majątkiem, znaczy sorki, piwnicą, to było niby w piwnicy. No i co, doszło do paru takich sytuacji. Pierwsza sytuacja to może wróćmy do tej właśnie biżuterii, prawda? Bo patrząc, tak szybko pakując na miejscu, w sumie może myślałem, że będzie coś więcej, prawda? No ale dobre i to, no bo zobaczcie, pierwsze tak zobaczyłem, mówię, a żeby oszczędzić czasu, to już trochę przejrzę. No i ścieki zaczęły wyskakiwać takie rzeczy, mówię, kurde blady. Wziąłem ten pierścionek, mówię, przecież to nie jest żaden srebro. Mówię, czyżbym aż tak się pomylił? Dobrze widziałem, że coś jest takiego, że może być srebrne, ale tu jest sama taka biżuteria jakby dziecięca. No i co, zacząłem wyciągać, prawda, te wszystkie rzeczy, takie jakieś, nie wiem, plastik czy co, mówię, kurczę blade. Myślałem, że pokażę wam coś z tej biżuterii dobrego. Tutaj taki, co to jest, ten pingwin cały. Furby. Furbiego. Furbiego weźmiemy figurkę. Furbi, pamiętaj Furbiego? Furbi. To można dołożyć do tego. No ten pierścionek też w sumie nie jest aż taki najgorszy. Można go gdzieś tu położyć. Tak samo. Ojej, koń metalowy. Ja patrzyłem magnesem i on nie przyciąga magnesu, może być mosiężny. No, ten pierścionek przedstawia takie coś. Jakby taka para, niebieski kamień. No ale to chyba nie jest srebro, no nie ma próby. Chociaż kto wie, magnes ciągnie? Ciągnie magnes. No i jego ciągnie magnes na przykład. Także to nie jest, to nie będzie srebro. No i mówię, kurczę blade. Myślałem, że wam coś pokażę, ale nagle tu już taka spinka, też fajna w sumie, może by było zachować taki listek z biżuterii, też ją zachowamy. No i zobaczyłem to i mówię, właśnie to widziałem, właśnie to widziałem, od razu patrzę kolor, ale jakby taki, mówię, Patrzę, nie ma nigdzie próby. Patrzę magnesem, nie ciągnie. Potem patrzę, jest 9, 2, 5, tu widzicie? Tu, patrzcie. Ja wam pokażę. O, tu. Widzą tutaj? Bicia, także powiem wam, taki sygnet. Fajny, srebrny. Taki srebrny sygnecior wyskoczył w tym depozycie. Mega. Jestem mega zadowolony, że to chociaż wyskoczyło. Z takim tu kamieniem. Bo idealnie, powiem wam, że pasuje tutaj na nas, no nie? Do końca oglądamy. Patrzcie, idealnie pasuje. Fajny sygnet hasiokowy? Powiedzcie. Fajny sygnet hasiokowy teraz normalnie. Mega. Takiego było trzeba, bo tamte wszystkie to wyglądały jak ślubne pierścionki jakieś. A ten jest taki prawdziwy sygnet normalny z Władcy Pierścieni. Fajny. Także mega. Pozdrawiam wszystkich detektorystów. Kolejny dołek, srebrny stary sygnecik. A wy co tam w dołeczkach kopiecie ciekawego? Fajny. Dobra, lecimy dalej. No i co? Poza tym nic tu nie było takiego, nic tu nie było, więc to, że mówię, tak, takie rzeczy może mogą iść do wyliczenia.
Ale Furbiego weźmiemy. Furbiego weźmiemy. Był ludzik Lego, wyskoczył. Taki. To może być ten stary marynarz czy co, prawda? Kładziemy go tutaj. Wyskoczymy trochę mosiądzu. Mosiądzu, to widzieliście chyba, nie? To też widzieliście. Ale to jest mosiądz też. Taka materia. Także tu lecą sprawy w miastę. To będzie leciało do wyrzucenia. I teraz taka druga informacja. Druga informacja jest taka, że te kasety wideo stare, myślałem, że będą z lat starych, bo są. 99 rok, prawda? Stare filmy, ale się okazało, że one normalnie zgrzybiałe są. Patrzcie, dlatego to tak starociami pachnie. Ja tu się jaram, że fajnie pachnie starociami, a tu normalnie wszystkie kasety, prawie wszystkie, patrzcie. Wszystkie w tym grzybie. Dlatego to wszystko idzie do wyrzucenia. Nie będzie tego. Tylko trzy były dobre. Princess Daisy. Fajna Princess Daisy. Z którego roku? No szybko trzeba lecieć, nie wiem, ale te akurat nie mają tego grzyba, no nie? Widzicie? Nie mają. Chociaż jest tu trochę. Nie biorę w ogóle tych kaset. A co? Mr. Jekyll Hyde też nie ma, czy ma? Nie, on w ogóle nie ma, dobra. On w ogóle nie ma. Edge of Sanity, dobra. Pisze Anthony Perkins. Chociaż jedna. A tu skazani na Shawshank. Skazani na Shawshank, ma dużego filmu. Nie wiem. Ma coś. Nie biorę w ogóle tej kaset, wiecie? Kaset to ja w ogóle nie biorę. Mr. Jekyll. Który to rok? Nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Lecimy dalej. To do wyrzucenia. I ostatnie znaleziska z tego depozytu to Magnes Marynarza wyskoczył. Ja tu przebierałem, wie. Także tutaj już tylko to jeszcze interesujący, ciężki taki kawał i nie przyciąga magnes. Magnes nie przyciąga, także ciężki kawał aluminium, uwaga, klama aluminiowa. Trochę aluminium się uzbiera. Tutaj też taki aluminium, ten cały, ale to nowe jest, także to weźmiemy. Patrzcie, nowa część, prawda? To jest złączka, nie? Moglibyśmy to nawet oddać na złom, bo to jest mosiądz, ale to jest kurek kulowy. Kurek kulowy podłączeniowy, perfekt, z filtrem. Parametry. To leci oczywiście do galerii. Kurek będzie w galerii. Będzie w galerii magnesik tu. Będzie w galerii. Co to jest? O, te kawałki, nie wiem, czy to mosiądz, czy co brałem, ale potem to magnes. Magnes nie łapie. Może być mosiężny to, albo znal, nie wiem. Nie, ale coś tam może złote, nie wiem. Trzeba będzie poskrobać. Rurka, patrzcie, taki kawał łapie. Też magnes nie łapie. To może być aluminium, ty, patrzcie. Co to jest? Czyste, ale ciężkie. Ciężka taka rura. I nic magnes nie łapie z tych rzeczy chyba. Co tu jeszcze wyrzucili z tematów złomowych? Nowe złomy, złączki. Także znowu polecimy z tematem złomu niebawem. To damy zaraz na złom. Tu mamy lalki, nie wiem, Barbie, ale to one też jakieś Barbie niby stare. Który rocznik? Zobaczmy tej Barbie na przykład. Który masz rocznik Barbie? To Simba to jest. Nie chcę. A to co to jest? Mattel. To
1966. Ale lalka Barbie z ciężkiego PRL-u. To jest Barbie? Sprawdźmy ją. Barbie, tak. Barbie. Pisze B. Ty Barbie z 66 roku. 50 lat ma ta lalka. Ale jadka bez trzymanki. 50 lat ma. Na pewno bierzemy takie stare lalki, a ta Simba Toys nie bierzemy. To, co to jest? Lalka Barbie? Zobaczcie, chyba też Barbie. Taka fajna, te włosy ma tak jak Barbie. Nie wiem, trzeba sprawdzić. 1966 też. To mogą być lalki Barbie, to też jest Barbie. Także spoko, weźmiemy tę lalę. Weźmiemy tę lalę. No pokaż się widzom. Urosły ci te włosy przez te lata. Patrz, jakie normalne włosy urosły. Może to jakieś żywe lalki z prawdziwymi włosami. I tu co mamy? Tu co mamy za lalkę? Chciałem... Nie da rady ją sprawdzić. No name. No name. Nie bieli. To tego nie bierze. Patrzcie, weźmiemy, patrzcie, ludziki Lego weźmiemy. O tak. Parę ludzików Lego, takich jakichś dziwnych, śmiesznych. Czy śmieszny? Ten jest śmieszny. Ale ten jest stary. Tego to pamiętam z PRL-u. Jeszcze. Także ludziki do ludzików. Potem tą selekcję zrobimy z tym Legiem tutaj. Lego, złom lalki. Co jeszcze? O, z tego McDonalda. To pamiętam też, jak pakowałem. Z Burger Kinga chyba, nie? Stare figury do figur pójdą. Stare figury do figur pójdą. Tu jest, o, lalka Barbie, czy nie? A nie, tu wyrzucić miałem. Boże, mi jeszcze w głowie. Stary narzędzie, klucz. Leczko. Ten, co to jest? Do zabawek pójdzie. Wszystko? O, jeszcze jest ten. No, ja mu brakuje mu tego szkiełka. Ale to jest Maka, z McDonaldu. Może mu wezmę McDonaldu? Nie wiem, czy go wezmę. Brakuje mu tej części. Nie biorę. Nie biorę, nie. Kompletnych figurek. Tego wezmę, fajny. Nie wiem, co przedstawiać ma. Nie wiem sam. Pomyślę. Bo to nie jest kolekcjonerski żaden. A zbieramy tylko zabawki kolekcjonerskie. Te rzeczy lecą. Patrzcie, w haszach po przebraniu. Tu są skarbiki. Kolekcjonerskie figurki. Lega. A, złom. Lalki. Jeszcze to miałem z wami otworzyć. Patrzcie, bo bym zapomniał. A, gdzie jest pierścień. Mam normalny pierścień. Z Władcy Pierścieni mam tutaj. I to mieliśmy jeszcze otworzyć. O, to do zabawek, jeszcze ten. To jest też ten kolekcjonerski. I to mieliśmy otworzyć, patrzcie. Komisyjne otwarcie, co to będzie? Jak myślicie? Obstawiajcie, zegarek może być. Zegarek. Koledze to pokazywałem, tu powiedział, że zdjęcie. Zdjęcie. Ja myślę, że... Lusterko? Lusterko, zdjęcie czy zegarek? No jak myślicie? Na pewno jedna z tych trzy rzeczy. Patrzymy i co będzie? Tego nie wiem, tego nawet nie sprawdzałem. Czekałem na was. Czekaliście też, żebyśmy to tworzyli razem? Czekaliście. Na pewno czekaliście. Na pewno. I otworzymy, patrz. Jaki będziesz miał prezent normalnie. Zawiesimy ci tu na głowę. Co to będzie? Dobra, lecimy. Koniec. Dość tych ceregieli. Zegarek, lustro, czy zdjęcie? Thank you.
Miejsce na lusterko. Ty, Mikołaj poleciał na talerz. Ja, on ciężki. Miejsce na lusterko. Miejsce na zdjęcie. Miejsce na zdjęcie. Także czekajcie. Okay. Miejsce na zdjęcie takie. Fajne. Zdjęciownik. Także taki zdjęciownik. Ja to nie srebrny? Sprawdzę. Magnes nie przyciąga. Tu mam lepszy magnes normalnie. Tam mogłem z tamtego korzystać. Ale to jest, może być nas srebrny. Powiem wam. To może być nas srebrny. Mosiąc czy co, nie wiem, jak będziecie sobie. Ale fajny taki zdjęciownik wyrzucili. Też udało się przejąć. No i dobra. To by było tyle. Patrzcie, fajne znaleziska. To, to. Ten piesek. Tamten piesek porcelanowy. Dobra. Podajmy go za małe. Jak powiedziałem. O, mój kręgosłup. I lecimy dalej. Lecimy dalej. To do śmieci. A to za potem pogrupuję. W galerii. Lecimy dalej na poszukiwania. Pozdrowionka dla wszystkich, zdróweczka, do następnego.